Oprócz ciekawostek o seksie musi być czasem trochę solidnych informacji. No i dzisiaj jeden z pierwszych filmów na temat najciekawszych doniesień naukowych z dziedziny seksu. No i dzisiaj będzie o szczęściu i orgazmie łechtaczkowym kontra pochwowy. Seks dobry wszystkim. W 2016 roku, czyli całkiem niedawno, i to w listopadzie, czyli bardzo niedawno temu, opublikowano wyniki badań Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Kalifornii i Nowym Meksyku. Te naukowcy z tych dwóch uniwersytetów współpracowali ze sobą, żeby dowiedzieć się, czy przeżywanie orgazmu łechtaczkowego i pochwowego ma jakikolwiek wpływ lub też ma związek lub też współwystępuje z większą depresją czy lękiem czy niepokojem wśród kobiet. Skąd pomysł na te badania? No pomysł wyniknął stąd, że przez wiele, wiele, wiele lat wmawiano kobietom bardzo intensywnie, że orgazm łechtaczkowy jest takiego gorszego gatunku, bo tak naprawdę najważniejszy jest orgazm pochwowy, więc ten łechtaczkowy jest jakiś gorszy. No i ponieważ dużo kobiet pyta, jak to jest z tym orgazmem pochwowym i że czy on jest taki świetny i dużo cudowniejszy od tego łechtaczkowego, no to wysnuto wniosek, że kobiety, które przeżywają orgazmy łechtaczkowe, będą może czuły się gorzej z tym faktem, że będą może czuły się bardziej zestresowane, że nie przeżywają orgazmu pochwowego. No więc postanowiono sprawdzić, tak samo jak postanowiono sprawdzić umiejętność podnoszenia swojego poziomu podniecenia seksualnego i kontrolowania tego podniecenia seksualnego. Tu w tym miejscu oparto się o takie przypuszczenie, że kobiety, które mają kontakt ze swoją łechtaczką, lubią swoją łechtaczkę, dotykają się, będą miały lepszą kontrolę nad swoim podnieceniem. No i jak przebiegło to badanie? 88 kobiet w wieku 18 do 54 lat, czyli dosyć szerokie spektrum wiekowe, zaproszono do udziału w badaniu, przebadano. Najpierw zadano im szereg pytań. Wśród szeregu pytań pytano o ostatnie stosunki seksualne, o doświadczenia orgazmów, skąd pochodzą, jak. Pytano o to, czy cierpią na depresję, czy cierpiały w ogóle historię depresji, czy lęków. Generalnie zadano im mnóstwo, mnóstwo pytań. Następnie poproszono te panie, oczywiście indywidualnie, aby zasiadły wygodnie przed telewizorem i oglądały no, różne filmy. To były filmy neutralne i to były filmy erotyczne. W czasie oglądania tych filmów poproszono te panie, żeby stymulowały się, czy próbowały podniecić się bardziej, stosując taką metodę stymulacji, jaką zwykle stosują. No i oczywiście wtedy te kobiety dowolnie, w sposób wybrany przez siebie, stymulowały się. Proszono też te kobiety o to, żeby w pewnym momencie na przykład przestały się stymulować. No, różne takie miały zadania do wykonania, żeby sprawdzić, w jaki sposób przeżywają te orgazmy i w jaki sposób to wszystko u nich przebiega. Z badania wyniknęło, że większość kobiet, 64%, nieco więcej niż połowa, deklaruje, że zarówno stymulacja klitoralna, czyli łechtaczkowa, jak i waginalna są tak samo istotne, jeśli chodzi o życie erotyczne i satysfakcję z seksu.
Okazało się też, że kobiety, które stymulują się przy pomocy łechtaczki przede wszystkim, mają większy apetyt na podniecanie się, zwłaszcza treściami wizualnymi. Dużo łatwiej podniecają się treściami wizualnymi niż kobiety, które preferują stymulację waginalną. Dodatkowo okazało się, że kobiety, które stymulują się łechtaczkowo, czy preferują właśnie klitoralną stymulację, no jakby mają większą kontrolę nad tym, żeby umieć podnosić swoje pożądanie lub też je regulować w dół, czyli trochę je tonować. Innymi słowy, no być może przez to, że źródłem przyjemności jest łechtaczka, kontakt z nią jest dużo bardziej bezpośredni, dużo szybszy niż przy stymulacji waginalnej. Ciekawostką jest oczywiście też to, że kobiety, które stymulują się łechtaczkowo, mają większe pragnienie, żeby się podniecać i dotykać. Częściej się takie kobiety będą dotykać i częściej będą się masturbować. Jak się też okazało, nie ma żadnego związku pomiędzy rodzajem stymulacji, jaki kobieta wybiera, a poziomem jej depresji, frustracji, wstydu czy niepewności. Uczucia takie właśnie negatywne, które się pojawiają, nie wynikają z ich życia seksualnego. Większość, niezależnie od tego, jak stymulują się te kobiety, są tak samo zadowolone ze swojego życia seksualnego, są tak samo pewne siebie, jeśli chodzi o seks, i są na tym samym poziomie usatysfakcjonowane swoimi orgazmami. Intensywność orgazmów również nie miała znaczenia, w jaki sposób były te orgazmy stymulowane. Ich intensywność była dokładnie tak samo bez znaczenia. To znaczy to, co czasem często kobiety mnie pytają, młode, czy jeżeli ona przeżyje orgazm pochwały, to on jest jakiś inny, jakiś intensywniejszy. Okazuje się, że nie ma żadnej różnicy w tym wszystkim. Wnioski też były takie, że większość metod, które aktualnie naukowcy stosują do badania zachowań kobiet w czasie szczytowania, czy też dochodzenia do orgazmu, nie uwzględnia różnorodności. Kobiety mają niesamowicie urozmaiconą drogę dochodzenia. Każda kobieta ma inny styl, stosuje trochę inne techniki, dochodzi trochę inaczej i tego większość badań nie uwzględnia. Więc jest to być może coś do poprawienia. Co mi szczególnie się podoba w tym badaniu, to fakt, że naprawdę jeżeli jesteśmy pogodzone ze swoją seksualnością, akceptujemy ją taką, jaka jest, to w zasadzie zawsze możemy być z tą seksualnością szczęśliwe. I nie ma znaczenia, czy będziemy się pieścić na zewnątrz, czy będziemy się pieścić penetracyjnie. Jeżeli orgazm jest, to co to za różnica, skąd? Nie? To tyle badań na dziś. W następnym odcinku kolejne badania.